Sebastian Górny, witam. W studiu goszczę panią Justynę Pawlak, dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Witam panią. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmawiać będziemy o słynnym programie Rodzina 500+, który 1 kwietnia, czyli już niedługo, ma ruszyć. No i właśnie Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie będzie realizowało to na państwa barkach. Będzie to, żeby to wszystko odbyło się no tak jak chce rząd, czyli bardzo miło i przyjemnie i każdy był zadowolony. Czy Gorzów, czy Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie jest przygotowane? Zgadza się, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizatorem programu Rodzina 500+. Przygotowywaliśmy się jeszcze przed wejściem w życie ustawy. Myśleliśmy, jak logistycznie to zadanie zorganizować. Kiedy ustawa weszła w życie, był akt wykonawczy do ustawy, rozporządzenie. W miesiącu marcu rozpoczęliśmy kampanię informacyjną. Tutaj w szkołach i przedszkolach organizowaliśmy spotkania z rodzicami i tam przedstawiliśmy prezentację dotyczącą programu Rodzina 500+. Wydawaliśmy już wnioski też dla rodziców. Zainteresowanie tych spotkań, czy to w formie spotkań ogólnych dla rodziców, czy w niektórych placówkach oświatowych mieliśmy swoje takie stoisko, gdzie też wydawaliśmy wnioski. Zainteresowanie wśród rodziców było bardzo duże i tam też odpowiadaliśmy podczas spotkań na szereg pytań dotyczących programu Rodzina 500+. To najczęściej pojawiające się, z czym mieszkańcy mają największy problem, tak, skoro pytają. Pytają, co dołączyć do wniosku, jeżeli dotyczy to pierwszego dziecka, to tutaj trzeba spełnić kryterium dochodowe 800 zł na członka netto w rodzinie, bądź 1200, jeżeli to jest dziecko niepełnosprawne. I tutaj pytali rodzice, jeżeli chodzi o pierwsze dziecko, bo jeżeli chodzi o drugie i następne kolejne, to tutaj jest procedura uproszczona, ponieważ... Tak, kryterium dochodowego dochodu, już nie ma, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o to pierwsze dziecko, to jest ważne, że pytali o to, jakie dokumenty należy dołączyć. Wiadomo, że my mamy możliwość zweryfikowania danych. Tak naprawdę tutaj bierzemy dochód za 2014 rok, jednak osoba, która przyjdzie i składa na pierwsze dziecko, nie musi nam przedstawiać tego dochodu, ponieważ przez system Empatia weryfikujemy. Czyli tylko wniosek, tak? Też wypełnia wniosek, ewentualnie jeszcze oświadczenia, jeżeli jest to pierwsze dziecko, oświadczenie, bo być może jest jakiś dochód niepodlegający opodatkowaniu i wtedy należy wypełnić stosowne oświadczenie do wniosku. Najczęściej pojawiające się pytania dotyczyły właśnie samego wniosku, a także i też w jaki sposób będą przebiegały wypłaty tego świadczenia. No będziemy się starali, chcemy sprawnie przeprowadzić to zadanie, żeby jednak na bieżąco były sporządzane decyzje. Pracownicy działu świadczeń rodzinnych, jest podział na pracowników, którzy będą przyjmowali wnioski. Tutaj mamy 4 osoby plus 3 osoby w ramach prac subsydiowanych z Urzędu Pracy, więc te 7 osób będzie obsługiwało bezpośrednio mieszkańców Gorzowa i tam będzie można złożyć wniosek. Dodatkowo 9 pracowników obecnych będzie sporządzało decyzję. Mówiła pani, że podczas tych spotkań między innymi w szkołach te wnioski były rozdawane, ale jeżeli ktoś nie uczestniczył w takim spotkaniu, a nie ma jeszcze takiego wniosku, gdzie go może, skąd go może wziąć? Wnioski są dostępne. Uruchomiliśmy też w miesiącu marcu punkt poradnictwa w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego na ulicy Teatralnej i tam pracownik udziela wszelkich informacji dotyczących programu Rodzina 500+ i tam też można pobrać wniosek. Dodatkowo wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w zakładce, która została uruchomiona program Rodzina 500+ i tam też można wejść na naszą stronę i ten wniosek pobrać. Wnioski podobno są bardzo łatwe do wypełnienia. Nie ma z tym problemów? Mieszkańcy nie pytają właśnie, kiedy już przychodzi do wypełnienia, nagle nie ma
zatoruj, bo tutaj każdy się zastanawia, co tu wpisać w odpowiednią rubryczkę. Myślę, że wniosek jest dosyć prosty, tym bardziej na drugie i trzecie dziecko, kiedy ta procedura jest bardziej uproszczona. Jest czytelny, ale też i pracownicy nasi są przeszkoleni, zarówno pracownicy w dziale świadczeń rodzinnych, jak i w punktach, gdzie będziemy przyjmować wnioski od 1 kwietnia, są przeszkoleni do tego, żeby w razie czego też i mieszkańcom pomóc w wypełnieniu tego wniosku. Właśnie, wniosek już mamy, 1 kwietnia możemy już go składać. I w Gorzowie będą takie 4 punkty, tak, gdzie można te wnioski składać. Gdzie? Tak, pierwszym takim punktem jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie na ulicy Teatralnej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. I tutaj jest ważna informacja dla mieszkańców. Przez miesiąc kwiecień i maj pracujemy, mamy wydłużony czas pracy i będziemy pracować od 7.30 do 18.00, więc każdy, kto przyjdzie na przykład po pracy, zostanie obsłużony, bo wydłużamy, tak, czas pracy, nie pracujemy do 15.30, tylko do godziny 18.00. Tak, przez miesiąc kwiecień i maj. To jest pierwszy taki punkt. 3 kolejne punkty, gdzie będziemy przyjmować wnioski, to są galerie handlowe na terenie miasta. Galeria Manhattan, Galeria Nowa Park i Galeria Askana. I tutaj przez miesiąc kwiecień będziemy przyjmować wnioski od godziny codziennie, od poniedziałku do niedzieli, od godziny 13 do godziny 18. Mieszkańcy będą mogli przyjść i w takim punkcie czy pobrać wniosek, czy go też i złożyć. No dobrze, a jest tak, że jeszcze są dwie drogi, tak? Jedna z poczta, ta tradycyjna, i drogą elektroniczną mamy w końcu XXI wiek. Tak, jeszcze są dodatkowo dwie formy. Można wysłać do nas listownie, pocztą, ale też i elektronicznie. Zakładając konto na ePUAP-ie, należy tam się zalogować, założyć swoje konto. Następnie... Bo to jest wymóg, prawda? Żeby złożyć ten wniosek, trzeba mieć to konto na ePUAP-ie założone i wtedy potwierdzić podpis bądź w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, bądź w Urzędzie Skarbowym, bądź w ZUS-ie i wtedy przez system Empatia wysłać ten wniosek. I to jest darmowe, to, żeby mieszkańcy nie obawiali się, że to jest jakaś opłata, to jest... Tak, to jest to darmowe, bezpłatne. Nazwijmy to elektronicznie, jest rejestracja jest darmowa. Tak, rejestracja jest darmowa, podpis jest, potwierdzenie podpisu też jest bezpłatne, więc mieszkańcy zachęcamy też do złożenia tą drogą, jeżeli ktoś elektronicznie dosyć sprawnie tutaj się posługuje tym, to dla nas jest o tyle lepsze, że my bezpośrednio ten wniosek z systemu Empatia zaczytujemy do naszego systemu, więc nie musimy go po prostu już wprowadzać. A ile osób, ile dzieci w Gorzowie skorzysta z tego programu? Jakie są dane szacunkowe wstępne nasze, które poczyniliśmy, od 6 do 8 tysięcy. Plan budżetowy, który mamy, jest na 9 tysięcy dzieci. Więc myślę, że tak też będzie, że te dane szacunkowe około 9 tysięcy dzieci w Gorzowie z tego programu Rodzina 500+ skorzysta. No to całkiem sporo. Wiemy, że możemy składać przez kwiecień, maj, czerwiec i oczywiście przez inne miesiące, ale do czerwca jak będziemy składali, to te pieniądze i tak się liczą jakby od kwietnia, tak? To rząd zapewniał nam, cały czas o tym mówi, no ale należy założyć, że pewnie większość ludzi będzie chciała to załatwić jak najszybciej, żeby te pieniądze spłynęły już w kwietniu. No i powiedzmy tego 1 kwietnia te parę tysięcy zaczyna szturmować tutaj przy ulicę Teatralną i co wtedy? Powiem tak, zgodnie z ustawą te osoby, które złożą wniosek do 30 czerwca będą miały wyrównanie od kwietnia, tak? Czyli te pieniążki nie przepadają. Do 30 czerwca jest możliwość złożenia wniosku. Może być taka sytuacja, choć te punkty uruchomione przez miesiąc kwiecień w galeriach są po to, żeby kolejkę rozładować, bo gdybyśmy mieli jeden punkt tylko na ulicy Teatralnej, to mogłoby być tak, że kolejki byłyby duże. Zachęcamy mieszkańców Gorzowa do skorzystania, do złożenia wniosku, czy to drogą elektroniczną, czy to drogą pocztową, ale też do odwiedzenia galerii i tam w tych punktach naszych uruchomionych, a będą one bardzo dobrze oznaczone, żeby tam przybyć i jednak no, nie ruszać tego pierwszego poddział świadczeń rodzinnych na ulicę Teatralną, no bo są jeszcze inne punkty, gdzie myślę, że mieszkańcy tutaj z chęcią po prostu z tej formy w galerii złożenia wniosku skorzystają. A proszę powiedzieć, czy jest już określone, jaki jest czas między złożeniem wniosku a wypłatą świadczenia?
Ile to jest, tydzień, dwa tygodnie, czy czekamy do końca miesiąca, jak to wygląda? A jeżeli ktoś złoży wniosek w kwietniu, a będzie przepływ środków finansowych, a takie zapewnienia z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego są, to na bieżąco będziemy starali się decyzje sporządzać. Jeżeli ktoś złoży wniosek na początku kwietnia, to myślę, że w kwietniu pierwsze wypłaty już będą dokonane i pójdą. Ważne jest to, żeby mieszkańcy wskazywali sposób wypłaty na konto. To dla nas o tyle, bo tutaj będą dwie drogi. Jedna droga to jest droga przelewu na konto, druga droga to jest poprzez pocztę. Jednak umowa z pocztą obliguje nas do dwóch terminów wypłat w miesiącu. Jeżeli ktoś poda nam konto, to będzie to szybsze, tak? Bo jeżeli będziemy mieli środki na koncie na wypłaty, a takie zapewnienia są, to też jak najszybciej te przelewowe wypłaty będziemy starali się tutaj. Więc zachęcamy do tego, żeby jednak podawać numer rachunku bankowego, bo to będzie po prostu szybsze. I te osoby, które złożą w miesiącu kwietniu, będziemy starali się na bieżąco te decyzje przygotowywać, sporządzać i listy wypłat, bo ludzie też, mieszkańcy, czekają na wypłatę tego świadczenia. I to jeszcze tak zupełnie na koniec, to świadczenie to nie kończy się z rokiem kalendarzowym 2016, tylko ono jest wypłacane do września przyszłego roku, tak? Jeżeli złożymy wniosek na przykład w kwietniu, czyli już za chwilę, to do września mamy, powiedzmy, spokój. Tak, decyzję przyznajemy od, jeżeli ktoś złoży w kwietniu, od kwietnia do września 2017 to świadczenie jest przyznawane. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że widzowie skorzystali z tych informacji i posłuchają tutaj pani dyrektor. I 1 kwietnia nie wszyscy pójdą, bo to trochę czasu jest, pieniądze, jak to nie uciekną tym razem, tak? Do końca czerwca można spokojnie składać te wnioski. Przypomnę tylko, że gościem panią Justynę Pawlak, dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.